Materiał TVN24 dotyczący sądowego sporu o śmierć ojca Zbigniewa Ziobry pokazuje całą patologię państwa pisowskiego. Państwa zepsutego do szpiku kości, państwa sprywatyzowanego przez układ partyjny, państwa toczonego przez raka, które w tym przypadku ma twarz i nazwisko Zbigniewa Ziobry. Kiedy umiera bliski, kiedy umiera w szpitalu, rodziny bardzo często mają wątpliwości, czy lekarze dołożyli wszelkich starań, czy nie popełnili jakiegoś błędu. Te sprawy, spory czasami kończą się w sądzie. Rodziny mają do tego święte prawo, ale żadna tego typu sprawa w polskim sądzie nie miała tak horrendalnego przebiegu jak sprawa Ziobrów. Zastraszanie biegłych sądowych, próby odsunięcia niewygodnej sędziny, wysyłanie do boju prokuratorów, którzy są w tym przypadku marionetkami ministra sprawiedliwości. Wszystko po to, by wyrok zgadzał się z oczekiwaniem prominentnego polityka. To wszystko przypomina jak żywo sowiecką dyktaturę. Jak się patrzy, co w tej prywatnej przecież sprawie robi Ziobro, to bardziej zrozumiałe staje się, co on robi w sprawie demolowania polskiego wymiaru sprawiedliwości i blokowania Krajowego Planu Odbudowy. Stawianie prywaty ponad sprawami państwa, osobiste wojenki i chorobliwe ambicje, wręcz nienawiść do ludzi. Powtórzę jeszcze raz, to jest rak, który toczy Polskę. W normalnym kraju demokratycznym Ziobro już dawno nie byłby ministrem sprawiedliwości, a budynek ministerstwa mógłby oglądać wyłącznie z okien mijającej go więźniarki. No ale my nie żyjemy w kraju normalnym. Ziobro ma nietykalność, którą dają mu Kaczyński i Morawiecki. Każda nietykalność się jednak kończy. Aferalne sprawy z udziałem Ziobry i jego spółki to jedne z pierwszych tematów, którymi zajmie się opozycja demokratyczna po zwycięstwie wyborczym.